Drodzy internauci, którzy zajrzeliście w to miejsce na stronę Codziennika Biblijnego. Chciałbym Was serdecznie pozdrowić słowami hasła marca roku pańskiego 2022. Są to słowa z listu do Efezjan z 6 rozdziału. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Moi drodzy, za nami luty, miesiąc zimny, zaczyna się marzec. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że szybko wejdziemy w wiosenny czas. Przebiśniegi dały już radę, ptaki śpiewają, wkrótce powinien świat się zazielenić wokół nas. Jednak w czwartek jakoś tak wiosna wskoczyła nam na drugi plan. Pojawiła się wojna, słowo niezapomniane, ale nieodmieniane w naszych szerokościach geograficznych na określenie sytuacji aktualnej. W dodatku przeżywamy ją razem z naszymi bliskimi Ukraińcami, którzy należą i do naszych parafii, są kolegami czy koleżankami naszych dzieci w szkole, naszymi sąsiadami, spotykamy ich w pracy czy w sklepie. Razem ze słowem przyszły też różne emocje, lęki, obawy i niepokoje. Co będzie dalej? Pytamy. Moje słowa siłą rzeczy nagrane są wcześniej, niż teraz je odsłuchujecie. Więc na pytanie, które zadałem, odpowiem: nie wiem. Chcę tylko zacytować jeszcze raz słowa z listu apostoła Pawła do Efezjan. Słowa hasła miesiąca marca. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modlitwy wasze. Z wytrwałością, błaganiem za wszystkich świętych. Inaczej mówiąc, apostoł zachęca nas do tego, żeby skupić się na modlitwie. Na modlitwie gorliwej, modlitwie bezustannej, pełnej czujności, wytrwałości i mocy Ducha Świętego. Myślę, że to dobry plan dla nas w tym niespokojnym świecie. Bo wszystko tak naprawdę zaczyna się od modlitwy. Również myślenie o wojnie i o agresji, czy też o pokoju i sprawiedliwości. Gdy zapominamy o modlitwie, wówczas budzą się upiory, a te z zasady są złe. Bo wówczas górą biorą przede wszystkim nasze wizje, nasze emocje, plany, a te nie zawsze, trzeba przyznać, są dobre. Modlitwa daje czas na zastanowienie się, na zatrzymanie się i skoncentrowanie się na Bogu. Zatrzymuje proces naszego myślenia i pozwala Panu Bogu wkroczyć do naszego świata. Bo to jest Jego czas. Czas przeznaczony na to, aby być blisko Niego, z Nim rozmawiać i u Niego szukać rady. Nie zapomnijmy o tej modlitwie w całym miesiącu. Nie zapomnijmy o jej potrzebie i jej sile. Niech marzec będzie takim niezaplanowanym miesiącem modlitwy. Modlitwy o pokój, modlitwy o Ukrainę, o nas samych i o naszych wszystkich sąsiadów. Módlmy się zatem. Panie Boże, zmiłuj się nad nami i obdarz nas pokojem. Amen.